Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, pseudonim artystyczny pomidorowy.pl i dzisiaj chciałbym Wam pokazać jeden prosty poradnik. Jak wiecie, metabolicznie mam 10 lat, tak jak każdy z nas. Jesteśmy jeszcze małymi bobaskami, którzy dopiero co poznają życie. Jak widzicie, to jest konsola PlayStation 3. Antyk, raczej dzisiaj nikt jej nie zna. No, kto zna PlayStation 3? No raczej nikt. Nikt sobie nawet nie zdaje sprawy, że taka konsola istnieje. I jak wiecie, ostatnio była afera, że Sony chciało zamykać PlayStation Store na PS3. W sensie, że nawet w tym roku chcieli zamykać. A więc, coś Wam pokażę. Jako, że oni się wycofali z tego, to oczywiście jak najlepiej, bardzo mi się to podoba, że oni się z tego wycofali, ale jest niestety jeden mankament, którego nadal nie naprawili. Wiem, że na ten temat robił już wujcio Geralt Gerwazy, pozdrawiam serdecznie, ale muszę jednak i ja dodać od siebie 5 groszy. Sklep się ładuje, tak więc poczekajmy na spokojnie, niech się załaduje. Dobra, załadował się, jak widzicie. Tak więc wpisujemy teraz. Wpiszmy sobie jakąś gierkę, którą bardzo pożądamy i chcemy sobie ją kupić. W moim przypadku niech to będzie Sonic. Niech to będzie Sonic Heroes. Klikamy X. I jak widzicie, mamy tak, zrzut ekranu, jak najbardziej tak. Mamy tutaj napisane, ile gra waży. Oczywiście. Mamy samą okładkę, powiedzmy. Mamy omówienie i rekomendacje. Ale, patrzcie teraz na to. Widzicie to? Jest jakieś magiczne, niewidzialne pole. Klikamy X. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł, bo ja oficjalnie nigdy nie potrafiłem kupować gier na PlayStation 3. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy gry kupuję na PlayStation 3. A do Was, Sony, mam jeszcze jeden bardzo ważny komunikat. Wy sobie naprawdę chyba grabicie. Wiecie co? Wy sobie naprawdę grabicie. Żeby tak polecić z konsumentem w ciula. Długo na rynku jesteście, a takie łatwe błędy popełniacie. Masakra w ogóle. Co to ma znaczyć? Sony, zawiodłem się na Was. Sony, Wy w ogóle żyjecie? Wy w ogóle istniejecie?